Z nami Maciej Łuczak, półfinalista, niestety porażka z Ignacym Szycą. Jak ocenisz ten meczyk? Nie, no inna liga, to tutaj rozmawialiśmy sobie z Pawłem Dziekiewiczem w szatni tam w ogóle o tych turniejach, o formatach i tak dalej, co jest fajne, co jest niefajne, no to jedyny format, w którym ja mógłbym wygrać dzisiaj z Ignacem, to taki jak kiedyś Górnik Zabrze, że losowali monetę, no to byłoby 50% szans, że wygram, no to był jedyny format, w którym mógłbym wygrać. Nie, no super gra, bardzo, bardzo dobrze, więc no oczywiście tam pewnie można było zagrać nieco lepiej, ale generalnie no super chłopak gra, więc... Ale ze swojego występu jesteś zadowolony? Tak, ogólnie tak. No tak sobie zakładałem, oczywiście przed losowaniem, w ogóle nie wiedząc, jak się to wszystko potoczy, jak będą grupy wyglądały i tak dalej, że ćwierćfinał byłby fajnie, tak do ósemki wskoczyć, no to fajnie. W sumie był krok dalej, więc tak, no tutaj już powiedzmy nawet, myślę, że po wyjściu z grupy słabych nie było, więc tak naprawdę wiele meczów na styku, decydowały 2-3 piłki, one z reguły były dla mnie korzystne do półfinału, więc tak, no to fajnie. Do dużo dobrego tenisa, nawet ten mecz, no może nie było widać, bo tam się parę razy zdenerwowałem, ale też frajda, no pograć sobie z kimś takim, ja nie miałem okazji, w sumie nie wiem, czy kiedykolwiek w takim tempie pograć z kimś też, kto ma takie umiejętności, więc duża przyjemność, nawet jak się przegrywała, no to tam po czasie, jak już się zejdzie z kortu, to przyjemność, nie? Potem jak rzuciłeś rakietą, wygrałeś, przełamałeś Ignacego. Może brakło tego właśnie, takiej ikry, żeby rzucić częściej tą rakietą. No właśnie nie wiem, czy miałbym czym grać, jakbym częściej rzucał tylko dwie rakiety, mam, więc może lepiej nie ryzykować. Natomiast ja też tak mam, że tą rakietą sobie rzucę i się zdenerwuję, natomiast później się staram skoncentrować i dalej grać, bo są też tacy czasem, co się bardzo, bardzo zdenerwują i rzucą rakietą i już tam potem nie za bardzo walczą. Dla mnie to jakoś tam ekspresja emocji, a potem gramy, więc ja się starałem na różne sposoby, nie wiem, żeby grać agresywnie, ale to powodowało jakieś tam błędy. No lżej nie było, można grać, bo on jakby się zabije, jeżeli ty zagrasz za krótko, więc no różne dziwne rzeczy próbowałem sobie robić, ale po prostu lepsze, nie? Więc tutaj chyba musiałbym tą rakietą jego trafić, ale wtedy byłaby dyskwalifikacja, a nie zwycięstwo, więc nie, dobrze, są dwie rakiety całe, więc będzie czym grać dalej. Dobrze, Macieju, wobec tego zdobyłeś trzecie miejsce, tak? Trzecie miejsce razem z Pawłem Dziekiewiczem. Razem, ex aequo, tak. Jeszcze wracając z Pawłem Dziekiewiczem, mówiliście o plusach, minusach. Powiedz pokrótce, jakie są plusy i minusy turnieju, żeby uczestnicy, którzy w przyszłości zapiszą się, mogli jakoś to sobie zanalizować. No my tak sobie dyskutowaliśmy, znaczy Paweł tu wspominał, że mu piłki trochę nie pasowały. Dla mnie to każde piłki są takie same, więc tam akurat tutaj dla mnie było wszystko w porządku. On mówił, że tam pod jego styl gry nie najlepiej pasowały. A też tak o tym, o formacie to sobie tak rozmawialiśmy, no, że taki format jest jakby sprawia, że każda piłka się w zasadzie w meczu liczy, szczególnie jak graliśmy tam już od jednej ósmej finału, bo to już tak naprawdę każdy mecz na styku, więc no to o tyle fajne, że można zagrać turniej w dwa dni i tak naprawdę no, nie siedzi się potem, nie wiem, 3-4 czy 5 dni, bo też czasem takie turnieje są, że nie wiem, po jednym meczu czy dwa dzienny i potem tam siedzisz w jakimś mieście długo, a tutaj na weekend można sobie gdzieś skoczyć, więc nie, ja raczej widzę plusy, to ja tam za nic krytykować nie będę, bo miło czas spędziłem w Warszawie, w tym pierwszym turnieju, gdzie tam w półfinale przegrałem w Krakowie i teraz też, więc nawet się przyzwyczaiłem do tego, bo tak na tym pierwszym turnieju to ten format był taki trochę dla mnie, ta złota piłka do czterech, taki krótki, a potem to już się nawet wydawało, że czy żeby wygrać, czy żeby przegrać, to naprawdę sporo musi się wydarzyć. Inna sprawa, że faktycznie często pojedyncze piłki mogą decydować, więc nie, no to generalnie ja tam za nic krytykować nie będę, raczej bym zachęcał do uczestnictwa. No właśnie, ten format sprawia, że każda piłka się liczy. Często w tenisie tym zawodowym mamy długie wymiany, długie mecze. Zresztą nawet teraz opinia zawodników gdzieś profesjonalnych jest taka, żeby te mecze były skracane. Co o tym sądzisz? Czy według ciebie to ten format gdzieś tam, no nie mówię gry do czterech gemów, tylko po prostu gdzieś bez przewag, czy skracanie tego do tiebreaku? Jakie masz swoje zdanie na ten temat? Znaczy ja, jeżeli chodzi o takie przepisy i tam turnieje Wielkiego Szlema, bo tam no co, skracali mecze, na przykład tam wprowadzając tiebreak w piątym secie przy 6-6 czy coś takiego, to mi się to tam osobiście nie podobało, bo ja lubiłem takie jakieś różne śmieszne historie, czy ciekawe, że ktoś tam z kimś 12-18 wygrał, czy jeszcze dłużej, tam choćby ten mecz Isnera z Mahutem też tam z 2010 chyba. Natomiast widać, że też tam idzie
w kierunku, no był ten Next Gen Series, czyli w sumie grany turniej tam dla młodych zawodników, w zasadzie w takich samych zasadach jak wygracie, tylko że tam jest do 3 wygranych setów, no to, to tam jest powiedzmy trochę dłużej, więc ja się nie zdziwię, jak jakoś tam niedługo to tak będzie wyglądało, no bo też chyba struktura widzów jest dosyć wysoka, jeżeli chodzi o wiek tenisa, więc pewnie będą chcieli ludzie, którzy odpowiadają tam za prawa telewizyjne i tak dalej, tenis jakoś uatrakcyjnić, więc nie zdziwię się, jak niedługo takich turniejów będzie więcej w takiej podobnej formule, jak my tutaj gramy, nie? Na razie to jest takie trochę nowość, a może potem się gdzieś tam wejdzie to do mainstreamu. Właśnie, musi być ogień, tak jak są zawsze play-offy, wiele osób się z tym nie zgadza, wiele osób woli, żeby to było po prostu sprawiedliwa liga, ale w wielu dyscyplinach jak NBA czy NHL mamy play-offy. Dobrze, ale wróćmy do naszego turnieju. Przed nami finał. Ignacy Szyca kontra Mateusz Górski. Kto według ciebie zwycięży? No ja tu z kolegą, który przyszedł mi kibicować, założyłem się już, więc ja... Poszedł zakład, tak, tutaj kursy wpisuję, więc no tutaj widzę, że ja postawiłem na faworyta. No dla mnie Ignacy Szyca, bo myślałem, znaczy ja nie upatrywałem jakichś tam swoich szans w tym, że on jest kontuzjowany, ale myślałem, że mimo wszystko ta noga, na którą narzekał i która tam coś mu dolega, to że większy jakby wpływ wywrzeł na niego. A tak w zasadzie to w trakcie meczu to chyba ani jedna piłka nie miała w żaden sposób tak żadnego znaczenia, że tam coś mu jest. I myślę, że potrafi lepiej kończyć akcje, takie długie wymiany niż Mateusz, który też gra bardzo dobrze. No, półfinał z Pawłem Cikiewiczem to też jest kawał tenisa. Bym powiedział, że niektóre turnieje ITF takiej niższej rangi to tam spokojnie ten mecz wstydu by nie zrobił, więc... Jakieś 4-3, 4-2, 4-3, 4-3, ale jak dla mnie Ignacy Szyca. Ja również podzielam twoje zdanie, też według mnie Ignacy Szyca mimo tej kontuzji. Szczerze mówiąc, bardziej gdzieś skutki tej kontuzji widziałem w pierwszym secie meczu z Marcinem Filipowiczem. Później drugi set już zagrał normalnie i z tobą w ogóle nie było widać, żeby był kontuzjowany. No tak, to prawda. Z Marcinem Filipowiczem faktycznie on tam, Marcin, miał kilka takich szans i ja oglądałem sobie tego pierwszego seta, drugiego już potem nie widziałem, bo się przed swoim meczem rozgrzewałem, ale tam było dosyć gładko chyba, ale ten pierwszy set faktycznie on tam miał swoje szanse. Nie wiem już tam dokładnie, jak to było w wyniku, ale kojarzę, że faktycznie tak troszkę tam on sam sobie też kłopotów jakichś narobił i końce tego seta przegrał, no bo też nie wiadomo, jakby się ten mecz też dalej potoczył, mógłby też Ignacy wygrać po super tiebreaku, ale no nie, w meczu ze mną to ja chyba nie jednej akcji. On może ma kłopot, żeby zastopować przy skrócie i tutaj może tak jakoś dobiega dziwnie, ale tak poza tym to gdzieś tam na zewnątrz to biega, jakby miał tę nogę zdrową, więc może jak ją rozgrzeje, czy wziął jakieś sobie środki, czy też na adrenalinie jedzie. Nie wiem, ale no po prostu jakby gdyby nikt mi nie powiedział, że gram z kimś, kto tam mówił, że kostkę skręcił, to nawet bym nie pomyślał, że cokolwiek mu dolega. Dobrze, Macieju, gratulacje za trzecie miejsce. Czy będziesz dalej brał udział w turniejach organizowanych przez Polską Ligę Tenisa? No jeżeli będziecie tak szeroko działać i gdzieś tam będzie jakieś fajne miejsca, to jak najbardziej, oczywiście. Więc jeżeli utrzymujecie i będziecie kontynuować tę zabawę z nami, to tak, jak najbardziej, oczywiście. Dużo dobrego tenisa, dużo fajnych przeciwników, ciekawy format, więc jak dla mnie coś bardzo pozytywnego i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze. No to tym bardziej się cieszymy, że ci się podobało to wszystko. Także do zobaczenia, gratulacje i... Zapraszamy za chwilę na wielki finał Polskiej Ligi Tenisa.